Cześć Wam, zaczynamy. Trochę wcześniej dzisiaj wyszedłem, jadę paczkę oddać, zamówiłem sobie klucze do szprych, a nie wiem co mi się pomyliło, że jeden klucz wziąłem na 5,5 mm i jeden na 6 mm. Wydawało mi się, że te nyple w tym elektryku są takie właśnie duże, a 5,5 i w górę, to już jest do motoru. Ja właśnie jadę te dwa zwrócić. Dobra, zostało 12 minut do mojego bloku, ale już klikłem teraz, żeby zacząć. No i mamy pierwsze, Podgórska. Chebureki jakieś. To już wiem, gdzie jest Chebureki. To jest tam w tych foodtruckach przy galerii. Rzucili wyzwanie na te 5 godzin od 16 do 21. Tam na te inne progi nie patrzyłem, patrzę na te najniższe, bo jedyne do osiągnięcia. Chociaż i tak tego nie widzę, znaczy na pewno tego nie zrobię. Za 11 zamówienie jest 28 zł. Ja bym wolał, żeby mi mnożnik podnieśli, a nie dawali jakieś wyzwanie, bo wyzwania i tak nie zrobię, a mnożnik 1,42. Proszę ja Ciebie. Zakończenie roku dzisiaj. Ja pierdzielę, ale to musi być pięknie. 2 miesiące laby. Ale grzeje. W cieniu jest 32 stopnie. No to w słońcu z 50. Mam nadzieję, że na rynek mnie nie rzuci dzisiaj, bo ja nie mogę patrzeć, jak oni te konie męczą. Taki upał. Chce on grać bardzo ofensywnie i tutaj już to widzimy od początku. To już to tu strefa jest. Potrzebna jest zmiana, że Hansko nie będzie chyba w stanie kontynuować tej gry. Jest to znowu. 0,90. Okay. Szafrana. Jeżdżę w tym upale. Znaczy no jeszcze jak się jedzie to jest git, ale jak się stanie to jest tragedia. Tamte babeczki w tym Chebureki, co odbierałem w tym samochodziku, to z tymi, z pieluchami mokrymi na głowie chodzą. No elektryczek w zimie jest przerąbany, bo nie grzejesz się pedałując. Ale za to w lecie, jak znalazł. Elegancko pęd powietrza chłodzi. Wtedy zamknęli już przecież ten przejazd tam. Oczywiście w złą stronę. Do widzenia. 14 za to Podskale na Podgórze Dochackie. Dobra. Za 9 minut. Mam tylko nadzieję, że tam nie stoi 10 kurierów i nie czeka na zamówienia. Chyba nie ma nikogo. Ten minutes later. Telefony! Ciągle dzwonią w mojej głowie. Telefony! Ulica Bochenka. Gdzieś koło Łużyckiej. Czeresienki! Tylko te, co się da dosięgnąć tutaj z mostu, to żoberwane. Nie no, dali dupy z tym
nożnikiem. Już tak fajnie się jeździło na 1,60. Wiedziałeś, za co jeździsz, a teraz chociaż popadałoby coś. Ja ci pomyliłem drogę. Ja pierdzielę. A cóż ja tam najlepszego narobił? Ale jeszcze nie wszystko stracone, widzę. Dobra, nie wiem, co ja zrobiłem, ale właśnie uciąłem 1,5 kilometra. No to dzisiaj, moi drodzy, jeździmy po Kurtwanowie. Wakacje, powiadasz. Gdzie jest tego Bochenka? Gdzie to? Nie wiem. Zaczyna się. Ja stąd nie wyjadę tyle. Dobry. Proszę. Nie, jeszcze. Wszystko, dziękuję bardzo. Do widzenia. Jest Maczek, ale z Wielickiej. Ja myślałem, że tutaj bardziej na Kurtwanowie. Ty, ale coś tu się zanosi. Ty, ale chyba jakiś... Ale jakiś chyba alert dostałem dzisiaj, tak mi się coś wydaje, że przyszło. Dzień dobry, ceku. Ceku, dobra. Ceku. Dzięki. Ja pierdzielę, jest mi tak gorąco, że ja chyba czuję te kostki lodu w tej koli na plecach. A ten gość to ja nie wiem. Bluza, długie spodnie. Jak tak można? Co jest? Xiaomi nie wzięło? No koledzy, tak się bawić nie będziemy. Włączam piąty bieg. Jakaś musi być podkręcona. Jak już to w ogóle amortyzacji nie ma. Nie wiem, czy w ogóle kółka pompowane. Weź tu widzieć w jakąś dziurę, no to zębów nie masz. Co? Mogło się troszkę ulać, ale nie dużo. Przepraszam, dziękuję. Będzie Wieliczka? Niedaleko. I w ogóle co ja odwaliłem? Ja położyłem sobie picie po złej stronie plecaka. Ja otwieram plecak, a tam paczka z piciem leży poziomo. No ja nie myślę od tego upału. W sensie, no pięknie, wszystko się wylało, ale podnoszę. Podnoszę ją, ona cała sucha. A temu chłopaczkowi, co to sklejał, to normalnie medal ci należy. Nie wiem, co mi tak baterię zjadło, ale mam 40%.
Dzień dobry, Gieku. Gieku. Tak, trzeba klikać do 44 zawsze. No, jeszcze drugie. Dzięki, jedzenie. Na Kozłówce co? Kebab. Kebab King Bar. Gdzieś tu pod park Jerzmanowskiego, Jerzmanowski. Dobry, 423. Dobra. Dziękuję. Księdza Piotra Ściegiennego 55. No ładnie tu. Dziękuję pięknie, do widzenia. Tak już siedzi w dziupli. No to nawet nie wchodzę. 800. 800. Muszę pokazać ci numer, bo ja nie słyszę. 800. Na tą samą ulicę jadę. Ściegiennego. Ty, ja myślałem, że ona rzeczywiście nie słyszy. Chciała, żebym jej pokazał ten numer. Nagle gość, który stoi za moimi plecami, mówi do niej swój numer, a ona okej, poszła mu przygotować. Dzień dobry. Proszę. Dzięki, do widzenia. Zamówię pizzę do meczu. Jaka pizza, że kurczaki z McDonalda przywiózł. Dobra, 9 dyszek. Jeszcze jedno i kończę. Chyba jeszcze jednego maczka gdzieś w stronę domu i będzie bez kitu pod dom. Nie wierzę. Kocham Glovo. Dobra, wszystko fajnie. Maczek maczkiem. Maczek za maczkiem. Hamburgerki, kurczaczki i inne fryteczki, a ja żadnego piwka nie zawiozłem. Jak to tak? Nie zawieź ani jednego piwka w trakcie mistrzostw, no to jakby nie zawieź kwiatka na Dzień Kobiet, no. Zapomniałem sobie włączyć na Garminku, żeby mi traskę rysował, ale w sumie to nie ma co rysować, bo chyba siódmy raz tędy jadę. Tam i z powrotem. Wielicka Bieżanów, Wielicka Prokocin, Wielicka Bieżanów.
dostarcza mi Depiano kupić, to może na jakąś 90 minutę zdążę. Dzień dobry. Dobry. Okej. To jest całość. Super, dzięki. Gromadzka 63. Zastanawiałem się, czy jechać kładką, czy tam do powstańców, ale już z automatu pojechałem tutaj. No to niech będzie tutaj. Ale jak tędy będzie szybciej? Ja nie wiedziałem, takie bloki tu są. Proszę, proszę. Dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Aha, nie podsumowaliśmy. Na co tu sumować? 33 na godzinę. Narka.